Cię pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj tutaj na tym naszym małżeństwie majowym, szczególnie także pamiętać o świętym Józefie, papież Franciszek ogłosił właśnie rok świętego Józefa, szczególnie dla sanktuarium w Kaliszu. Tam właśnie jest kościół pod wezwaniem świętego Józefa i wiele wymagają o tym jego cześć, ale także wydaje nam się kochaną wszystkie kościoły, które są pod wezwaniem świętego Józefa w naszym dekanacie ocimeckim. Właśnie kościół świętego Józefa jest tutaj, gdzie się znajdujemy w Gdańcu, na filii naszej warszawskiej parafii. Na pewno jest to kościół, można powiedzieć, młody, ponad 30 lat, jak został poświęcony, wybudowany, ale tutaj może niektórzy z Was już byli, może niektórzy pierwszy raz. Witam Was serdecznie wszystkich. Ten święty Józef nam patronuje. On jest dla całej naszej parafii także tym szczególnym opiekunem i zechcielimy prosić go także i w tym małżeństwie, aby szczególnie dla tych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania z naszego dekanatu, był umocnieniem, aby to, co otrzymaliście kilka dni temu w czwartek, było radością Waszą. Niech Duch Święty, który otacza Was swoimi darami, będzie Wam bliski. Dziękujcie Mu szczególnie za ten sakrament, który przyjęliście, ale też i proście, aby to dobro było nam bliskością, radością w tym nabożeństwie naszym, majowym, gdzie szczególnie chcemy pamiętać o Matce Bożej, ale jak wspomniałem o świętym Józefie, polecajmy właśnie Was. Polecajcie Wasze intencje, z którymi tutaj przyjechaliście, przyszli. Niech one zostaną wysłuchane. Niech ten święty Józef także z tego miejsca, szczególnie z tej figury, która jest za mną, spogląda na Was, prowadzi, abyście w to życie dorosłe chodzili z wielką radością, odpowiedzialnością. A teraz rozpoczynamy.